Cześć wam wszystkim. Dawno nie było żadnego nagrania, więc pomyślałem sobie, wyskoczę, coś wam zmontuję. Jest dzisiaj 1 maja. Myślałem, że będzie mniejszy ruch tutaj przy głównej ulicy. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze. Przypominam o łapkach. Nie bawimy się rączkami i czasami oglądamy reklamy, ponieważ przyczynia się to do rozwoju kanału. Lecimy. 10 tysięcy, rok 10, benzynka, automat 1.8, 132 przejechane, 156 koni, C-klasa Blue Efficience, 132 tysiące przebiegu. Pomimo tego przebiegu warto w tym samochodzie sprawdzić rozrząd. Oglądam kanał Pardi Mercedes, nawet przy przebiegach 120 tysięcy kilometrów potrafi się rozrząd w tych samochodach już rozciągać. Tutaj widać, powietrza troszeczkę zabrakło w samochodzie. Auto generalnie wygląda ładnie, prezentuje się świeżo. Trzeba by je troszeczkę tutaj przemyć, ponieważ samochody są mocno przykurzone. Passat wersja biznes. Skrzynia DSG, rok 14. 177 koni w dieselku z przebiegiem 182 tysiące kilometrów, cena 10900. Samochód postawił tutaj sprzedawca blisko ściany. Nie jestem w stanie wam zrobić tutaj ujęcia z tego auta. BMW-czka zadyszkę, więc ją może sobie odpuśćmy. Tutaj stoi Skoda Octavia z przebiegiem 42 tysiące 500 kilometrów. W skrzyni manualnej wygląda auto jak nowe. Niestety silnik w tym samochodzie to 1.8 TSI. Najbardziej awaryjna i problematyczna jednostka. Cena 11, rok 10, benzyna 1.8, 42 500 przejechane, wersja Impuls. Auto wygląda jak nowe. Jak widzicie, ma tutaj też busy, ale niestety są bez opisów. Lecimy dalej z tymi sprzętami, za chwileczkę może będzie lało. Zachmurzyło się dosyć mocno, mam nadzieję, że nie zmoczy mi tu dupska. Focus. Focus 1.6 EcoBoost, 150 koni w skrzyni manualnej, przebieg 116, przegląd na 2 lata, 7400, wersja Trend. Czterocylindrowy EcoBoostik. Lepsza jednostka niż 1.03 cylindry wadliwa, która dostała nawet kilka nagród. Engine of the Year, czyli silnik roku. No niestety po roku już pierwsze bolączki tych silników zaczęły wychodzić. Oponki, jak widać, ma tutaj jakiś komplet zapasowy dosyć ładny. Peugeotik 2008. Samochód jest bez opisu. Tutaj widzę Audi z kartką, Audica w Sportbacku, oponki dosyć ładny stan, drugi komplet. Zobaczmy, jaki to ma tutaj silnik. Skrzynia szóstka, z tego co widzę, środek zadbany. Cena 8000 za rok 9, benzyna, manual 1.8, 160 koni, 122 przejechane, wersja Attraction. Z roczną gwarancją samochód. Znów 160 koni. Silnik 1.8. Wadliwe też były 1.4, 160 koni. Tutaj mamy Golfika szósteczkę. Cena 7300. Rok 9, benzyna, manual 1.4, 61 przejechane, 80 koni. Stan idealny, roczna gwarancja, wersja Trendline. Trzymają, bo wam powiem tutaj Golfy cenę. I tutaj chyba jest auto z najbardziej wadliwym silnikiem z gamy TSI. Skoda RS, czyli 180 koni w automacie, na turbinie i dodatkowo na kompresorze. Podobno trzeba unikać tych silników jak ognia. Cena 11300 za tego sprzęta z roku 14, 86 przejechane, roczna gwarancja i jak widać odprysk na szybie.
czerwoniutka Skoda. Kamerka mi przekłamuje troszeczkę kolory. Dosyć ciekawie nawet to wygląda, ale osobiście obawiam się tego silnika. Jak widzieliście, na Passacie nie ma opisu. Tutaj jest Kia też bez opisu, więc polećmy w tym rzędzie. Dosyć ładny kolorek ma tutaj Octavia. Zaraz do niej przejdziemy. Polećmy może po kolei, co tutaj stoi. Astra Biturbo, Passat, Altrak. Oponki z tyłu są w bagażniku w dosyć ładnym stanie na aucie. Oponki też nie wyglądają najgorzej. Zobaczmy cenę za tego sprzęta. Jestem tutaj już blisko ulicy, więc momentami mogą mnie tutaj zagłuszać. Niestety takie uroki nagrywania. Na tygodniu jest tutaj gorzej. 11500, rok 13, diesel manual, 2 litry, 177 przejechane, 140 koni. Altrak 4Motion w napędzie na 4 pasacik. Tutaj mamy Asterkę Biturbo, czyli dieselek będzie, czerwona. 11300 za rok 14 w manualu, 2 litry, 194 konie, 106 przejechane. Stan idealny. Jak widać, czerwono-czarna skóra w środku. Jest tutaj jakiś dodatkowy komplet opon, szyby przyciemnione. Mam tutaj poręcze, mam tutaj słupy. Jeszcze jak widzicie, za plecami ostro mi tutaj dają gazu. Mamy Hyundai'a i40. 1.6 benzynka, 61 przejechane, 135 koni. Rok 12 w manualu. 10.200 wersja komfort. Rzadko się trafiają tutaj i40 w benzynkach. Przeważnie są w automatach i do tego w dieslu. Tutaj mamy Volvo V60 i dosyć ładną Skodę Octavię w fajnym kolorku. Niestety nic wam nie poradzę na to, że momentami jest tutaj głośniej. Na tygodniu, uwierzcie mi, jest jeszcze gorzej. 8700 za Volvo z roku 11 w dieslu w manualu, 1.6. 142 przejechane, 114 koni. Air Design wersja Drive. Volwuszka. I tutaj mamy Octavkę. Octavia RS w dosyć ciekawym kolorze. Tutaj widać lekka przycierka jest na zderzaku, fele poprzycierane. Tutaj oponę to chyba ktoś wygryzł, nie wiem. Gdzieś musiał mocno przyhaczyć. 9800. Rok 13, diesel manual, 2 litry, 152 przejechane, 170 koni. Pisze, że stan idealny. Myślę, że na tą oponę trzeba by tutaj sceny urwać, bo ta opona nie wygląda mi za ciekawie. Osobiście bałbym się na autostradzie, że mi gdzieś wystrzeli. Pytaliście, czy widuję akordy, więc mamy tutaj Hondę Accorda w skrzyni manualnej. Zobaczcie, jakie tutaj mam zasieki, muszę się przedostawać. Akordzik 7000 euro za rok 7, benzyna manual, 2 litry, 163 przejechane, 155 koni, wersja komfort. Słuchajcie, akordy tu trzymają naprawdę mocno cenę. Dosyć, że jest ich mało na sprzedaż, to jeszcze trzymają cenę pomimo swojego wieku. 125 diesel BMK, jedynka. Skrzynia manualna, szósteczka. Czyli będzie chyba 218 koni, z tego co kojarzę.
14 tysięcy, rok 14, diesel manual 2 litry, 136 przejechane, 218 koni w dieselku na półskórach. Mamy C-klasę w kombiku Blue Efficiency W204. Wygląda na dosyć zadbaną tutaj. 11200, rok 11, diesel 2.2, 140 przejechane, 136 koni. Przebieg niewielki. Skrzynia manualna, szósteczka w tym sprzęcie. I tutaj widzę oponki z alusami, dodatkowy komplet. Nie lubię, słuchajcie, nagrywać w takim hałasie, ale niestety nie mam tutaj zbytnio wyboru. Jakbym przyjechał tutaj na tygodniu, uwierzcie mi, że jest 5 razy gorzej. Dzisiaj jeszcze chwilami, chociaż jest spokój. Jestem ciekaw, czy ktoś dotrwa do końca tego nagrania. 9200 za Leona z roku 13 w benzynie, 122 konie, 1.4, 101 przejechane. Stan idealny według sprzedawcy i też jest udzielana na niego gwarancja. Nie wiem, czy tego Fiacika tutaj mieliśmy na nagraniu. Wersja Launch z roczną gwarancją 8700, rok 16, benzynka 1.2, 66 przejechane, 70 koni. Dosyć młody rocznikowo. Jak widać, skóra w środku kolorystycznie też dosyć fajnie wygląda. Wszystkie auta tutaj sprzedawca praktycznie ma zadbane i większość aut jest sprzedawanych z roczną gwarancją, jak zauważyliście. Sprzedawca na swojej stronie też ma bardzo dobre opinie, same pozytywy praktycznie, więc w kulki chyba tutaj nie leci. 8700, rok 17, benzyna 1.2, 16 przejechane, 70 koni, wersja Selection, stan jak nowy, taki opis. I faktycznie opelek wygląda jak nówka sztuka. Skoda Monte Carlo Citigo, czyli wersja bogatsza. 8400 za sprzęta z roku 15 w benzynie, litrowy silniczek, 75 koni, 57 przejechane. Monte Carlo, taki ma opis Skodzinka, to samo co Seat Mi czy Volkswagen Up, Kia Rio. Podobno bardzo dobre samochody, niezawodne samochody, Riówki w 5 drzwiach. Tutaj jak widać błotnik lekko jest przygięty. 6000 za tego sprzęta z roku 12 w dieslu 1.1, 97 przejechane, 75 koni. Dieselek trzycylindrowy, 75 koników w tym sprzęcie. Oszczędny samochód. Za wiele wam nie powiem na temat tego silnika trzycylindrowego w dieslu Kia. Jeżeli ktoś wie lepiej, niech pisze mi w komentarzach, ponieważ ja wszystkiego też nie wiem. I zostały nam tutaj dwa sprzęty, Adam i Ibiska. I kończymy to nagranko, ponieważ naprawdę mam głowę już tutaj zlasowaną. Muszę się mocno koncentrować i do tego ten hałas. 5000, rok 8, benzyna 1.4, 86 koni, stówka przejechane. Wersja Reference. Mam tutaj skoki przez płotki. Wszystko w jednym dzisiaj, słuchajcie. No i mamy Adama. Opelek Adam. 8500, rok 13, benzynka 1.2, 43 przejechane, 70 koni. Ice Catcher, wersja Sport Jam, roczna gwarancja na tego sprzęta.
Ostatnio wam nagrałem Adamka w wersji ROX. Też był dosyć ciekawy, ten też jest na półskórach. Tamten był trzycylindrowy, 116 koni, o ile dobrze pamiętam, litrowy silniczek. Dobra, mamy to za sobą. Dziękuję wam wszystkim. Pozdrawiam. Zdrówka. I co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Cześć.